dniowe wędrowanie powoli zmierza do końcowi, choć nasza ziemska pielgrzymka to jedynie Pan wie, kiedy się skończy. Dlatego całym sercem otwierajmy się na te dary, które stawia przed nami Pan, które zastawia w swoim domu, w którym jest Kościół. Chrystus mówi: ja jestem krzewem winnym, wylatał ślami. Trwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. I tylko ta latorość, która trwa w nim, ta może przynosić owoc obfity, tylko tę latorość on oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Ale potrzeba naprawdę, abyśmy nie bali się patrzeć w swoje życie, dlatego pośród tej drogi ikon, gdzie Chrystus jest krzewem winnym, gdzie Pan zaprasza nas do wspólnoty z sobą, bo Trójca jest tą wspólnotą otwartą, gdzie wzorem Kościoła staje się święta rodzina, jest także ta ikona, którą sam jesteś. Dlatego warto stawać przed lustrem, może nie takim, gdzie będę szukał czegoś na swojej twarzy, ale przed lustrem swojego własnego sumienia, przed lustrem, którym jest Pismo Święte, przed lustrem, którym jest modlitwa, skupienie, gdzie będę poznawał oczywiście samego siebie i te moje relacje, które mają tworzyć komunię, wspólnotę, najpierw z Bogiem, ale także poprzez tę komunię, z ludźmi, z drugim człowiekiem. Przyglądamy się sakramentom, wszystkich nie jesteśmy w stanie omówić wczoraj. Dotknęliśmy czterech z nich, tego fundamentalnego sakramentu, bez którego nie można przyjąć pozostałych, który jest bramą do Kościoła i bramą do pozostałych sakramentów, którym jest Chrzest Święty. Gdzie trzeba zrozumieć, co to znaczy być dzieckiem. Gdzie Chrystus po raz kolejny stawia dziecko. I nie tylko po to, żeby ludziom usmysłowić, że mają przyjmować dzieci w swoich domach. Że mają rodzić. Stawać się rodzinami. Wspólnotami dającymi życie, ale nie tylko to fizyczne. O coś więcej chodzi. Bo przyjąć dziecko to znaczy także przyjąć ikonę, ikonę wiary. Jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, dzisiaj coraz mniej dzieci, coraz mniej wiary. A żeby zrozumieć sens modlitwy Ojcze Nasz, tej prawdy, kim Bóg jest dla mnie jako Ojciec. Trzeba wpatrywać się w te pełne ufności oczy dziecka, malutkiego, bezbronnego, tego, które jeszcze nie potrafi chodzić, tego dziecka, które ledwo co mówi, tylko gaworzy, ale które całe szczęście odnajduje na kolanach ojca i matki, kiedy może się przytulić, kiedy każdego słowa, które wypowiada ojciec czy matka, słucha o wiele bardziej uważnie, chociażby to były bajki o starych Polakach, słucha o wiele uważniej, aniżeli kiedyś, gdy będzie studentem, będzie słuchał najmądrzejszego z profesorów. Zrozumieć wiarę przez ikonę dziecka. To są znaki. I tutaj człowiek idzie drogą sakramentu jako znaku, które na drodze stawia Bóg, ale nie tylko jako drogowskazów prowadzących
w jakąś stronę, ale znaku obecności samego Boga. I tak potem przyglądaliśmy się Eucharystii, gdzie Pan pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skupienia świata, gdzie w znaku Eucharystii uczy nas, że nasze życie powinno stawać się darem, pokarmem, ofiarą. Gdzie tajemnica męki, śmierci, zmartwychwstania, uwielbienia Chrystusa nieustannie jest tu i teraz. To nie jest tylko wspominanie. To wydarzenie jest obecne pośród nas. A potem przyglądaliśmy się sakramentowi święceń, sakramentowi kapłaństwa. Kiedy dzisiaj pośród tego świata uderza się urząd kapłański nie tylko dlatego, że człowiek coś złego uczyni, ale dlatego, że pośród tego świata ten grzeszny człowiek jest znakiem samego Chrystusa. A potem to wieczorne spotkanie z misjonarzem i dotknięcie tajemnicy sakramentu bierzmowania, którego znakiem jest namaszczenie olejem krzyża świętego, który to sakrament ma mnie umocnić do zrodzonej w sakramencie Chrztu Świętego wiary, którą odtąd mam wyznawać jako świadek, jako martyr, jako ten, który nie boi się męczeństwa i nie tylko przelania krwi, ale takiego cichego męczeństwa, które przychodzi w tym, by składać z siebie duchową ofiarę, by nieustannie przekraczać samego siebie. Pan nie zostawia nas na drogach naszego życia. W sakramencie pokuty z pewnością wiele już słyszeliśmy. Dlatego i ten sakrament dzisiaj, i sakrament namaszczenia chorych, choć tak wiele by trzeba o nich mówić, zostawmy. Może będzie jeszcze ku temu okazja. A dzisiaj, kończąc ten czas zamyślenia, zatrzymajmy się nad sakramentem małżeństwa. Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go jako wspólnotę osób, jako mężczyznę i niewiastę. Przeznaczył ich sobie, aby nie byli już więcej dwoje, ale by byli jednym ciałem. Dlatego też, jak czytam w Księdze Rodzaju, mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną. Tak ściśle przestają się jednym ciałem. Łączy się ze swoją żoną. Nie ma tu mowy o partnerze życiowym, o partnerce. Partner może być dobry do kart, do wódki, do szachów. Jak się upije, to go się wyprowadza. Jak kiepsko gra, to się go zmienia. Ze swoją żoną. Tu następuje, kochani, głęboka przemiana. Odtąd oni stają się jednym ciałem, ale jednocześnie następuje bardzo głęboka przemiana. Odtąd on staje się mężem, a ona staje się żoną. I ta wspólnota,